Hej, witajcie, z tej strony Szyszka i cytując słowa pewnego rapera: stałem jak co dzień rano i się okazało, że świat po***ło. Ponieważ, proszę państwa, ukazał się krótki teaser do nadchodzącego serialu Jurassic World Chaos Theory. Tak się prezentuje ten teaser. Jak zwykle mamuty siedzące na górze życia nie ułatwiają, ale na szczęście ja znam pewne sztuczki, dzięki którym można obejść takie blokady. Zatem oto wspomniany teaser. Ujrzeliśmy przed chwilą alelozaura, atrociraptora oraz kolejny nowy gatunek w tym uniwersum na ekranie. Co to może być? Spotkałem się ze trzema opcjami. Dwie z nich to hiszpański konkavenator oraz pinoraptor. Jednak ten pierwszy posiada inny kształt garba, jeśli można to tak ująć, a spinoraptor to hybryda, więc twórcy raczej by nie poszli w kolejną hybrydę. Natomiast jeśli tak zrobią, to biada im. Trzecia opcja jest najbardziej według mnie prawdopodobna i jest nią Artispinax. Porównując skeletal Artispinaxa do modelu z Tissera, można zobaczyć, że te dwa zwierzęta są do siebie niesamowicie podobne, więc szansa na to, iż to jest właśnie Artispinax, są naprawdę wysokie. Tak samo jakieś tam szanse są na to, iż dinozaur ten będzie nosił nazwę Becklespinax. Ktoś pomyśli, jak to? Jeden dinozaur i dwie nazwy? Czas przyjrzeć się historii tego dinozaura, która jest niesamowicie zagmatwana. W roku 1884 na podstawie jednego zęba opisano gatunek Megalosaurus dunkeri. Friedrich von Huene opisał kilka kręgów i dwa żebra należące do średniej wielkości teropoda i nazwał go Artispinax. Wtedy przypuszczano, że utworzył on po prostu nową nazwę dla Megalosaurus dunkeri. Z tego względu, że nie można już było tworzyć nowych rodzajów na podstawie zębów, uznano rodzaj Artispinax za nieważny. Również z tego powodu, że kmiecie nie wiedziały, iż nazwa Artispinax nie nawiązuje do tego zęba, tylko do tych kręgów, musieli wymyślić nazwy dla tego okazu. Więc w roku 1988 nazwano go Acrocanthosaurus Artispinax, a 3 lata później znowu zmieniono nazwę na Becklespinax Artispinax. I dopiero w 2016, kiedy to kmiecie zorientowały się, że nazwa Artispinax nie odnosi się do zębów, tylko do kręgów, to wyrzucono nazwę Becklespinax i wrzucono nazwę Artispinax. Zatem można powiedzieć w dużym skrócie, że Becklespinax jest po prostu synonimem od Artispinax. Dlatego poprawna forma, która dzisiaj obowiązuje, to Artispinax. Ale jak w tym serialu kmiecie nazwał tego dinozaura Becklespinax i ta nazwa będzie poniekąd obowiązywała w kanonie, to jakoś to przełknę, bo i tak wiadomo, o jakiego dinozaura tutaj chodzi. Jeśli chodzi o samego Artispinaxa, to ze względu na jego ubogi materiał kopalny można o nim mało powiedzieć. Jego skamieniałości odkryto przed rokiem 1855, a okaz jest podobny do konkavenatora, zatem możliwe, iż był to karcharodontozauryt. Żył on mniej więcej 140 milionów lat temu na terenach Wielkiej Brytanii.
Osiągał on niemal 6 metrów długości i szacunkowo ważył 600 kg. Zatem to by było wszystko w tym materiale. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a ja w tym momencie się z Wami żegnam i mam nadzieję, że w nadchodzącym serialu pojawi się jeszcze wiele gatunków. Tych nowych oczywiście. To był kanał Szyszka i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!